Starsza pani podbija świat, jak powiemy czas na powtórkę materiału. Time for review. Time for review. Od części 250 do części 259c. From part 250 to part 259c. From part 250 to part 259c. Gorąco zachęcam, żeby powtarzać sobie już słownictwo, szczególnie geograficzne ze 140. Bardzo dobrze proszę sobie przerabiać już, powrócić do 160. No i oczywiście do gadynki w małym paluszku. Jak powiemy na dwa sposoby? To rzeczywiście łatwe. Łatwiutko. That's really easy. That's really easy. A piece of cake. A piece of cake. Przed, po. Before, before, after, after. Spróbujmy powiedzieć przed ciastem, po cieście. I tutaj ciasto jest traktowane jako niepoliczalna masa. Before cake, after cake, after cake. Oni pewnie obydwaj są dobrzy z historii. I guess they both are good at history. I guess they both are good at history. Jestem pewna na 100%, że one obydwie są dobre z geografii. I am 100% sure that they both are good at geography. I am 100% sure they both are good at geography. Słowo gwiazdy mieliśmy w 150, więc nie mam tutaj litości, bo 150 mieliśmy dobrze przerobić przed 250. Oni obydwaj są dobrzy w znajdowaniu gwiazd. They both are good at finding stars. They both are good at finding stars. Mówiliśmy już wiele razy, jak się mówi niezbyt. Ona pewnie nie jest zbyt dobra z matematyki. I guess she is not very good at math. Albo I guess she is not so good at math. I guess she's not too good at math. I guess she is not really good at math. O właścicielach tego psa. Oni pewnie nie są zbyt dobrzy z biologii. I guess they are not very good at biology. I guess they are not so good at biology. I guess they are not too good at biology. I guess they are not really good at biology. Jestem dobra w wybieraniu prezentów. I am good at choosing gifts. I am good at choosing gifts. Oni są dobrzy w posprzątaniu przed przyjęciem, przed zabawą, przed imprezą.
tutaj będzie a party, no bo oni są dobrzy w sprzątaniu przed jakąkolwiek zabawą, nie jakąś konkretną. Więc możemy powiedzieć też, że są dobrzy w sprzątaniu przed imprezami. They are good at cleaning up before a party. They're good at cleaning up before parties. Oni są dobrzy w sprzątaniu po imprezach. They are good at cleaning up after parties. They are good at cleaning up after parties. Czy ona jest dobra w robieniu lemoniad? Is she good at making lemonades? Is she good at making lemonades? Jestem pewna, że on jest dobry w mieszaniu kolorów. I am sure that he is good at mixing colors. I am sure he is good at mixing colors. One obydwie nie są zbyt dobre w łączeniu kolorów, w dobieraniu kolorów. They both are not so good at combining colors. They both are not too good at combining colors. They both are not very good at combining colors. They both are not really good at combining colors. Po polsku brzmi to dziwnie, natomiast po angielsku jest to ładne określenie na to, że ona jest niecierpliwa. Ona nie jest dobra w czekaniu. She is not good at waiting. She is not good at waiting. Najbardziej lubię kubki. Najbardziej podobają mi się kubki. I like mugs best. I like mugs best. Najbardziej podobają mi się karty podarunkowe, upominkowe. I like gift cards best. I like gift cards best. Najbardziej podobają mi się śmieszne skarpety. Najbardziej lubię śmieszne skarpety. I like funny socks best. I like funny socks best. Zapytajmy się kozy, co najbardziej lubisz? What do you like best? What do you like best? Co jej się najbardziej podoba? Co ona najbardziej lubi? What does she like best? What does she like best? Co im się najbardziej podoba? Co oni najlepiej lubią? What do they like best? What do they like best? Czy ty czegoś potrzebujesz? Czy on czegoś potrzebuje? Do you need anything? Do you need anything? Does he need anything? Does he need anything? Czy ty czegoś potrzebujesz? Nie, niczego nie potrzebuję. Do you need anything? Do you need anything? No, I do not need anything. No, I do not need anything. Masz coś w plecaku. You have something in your backpack. You have something in your backpack. Czy ty masz coś w plecaku? Do you have anything in your backpack?
Do you have anything in your backpack? A teraz jak powiemy na dwa sposoby? Ty nic nie masz w plecaku. You have nothing in your backpack. I to jest tak dość mocno. You have nothing in your backpack. I tak delikatniej. You do not have anything in your backpack. You do not have anything in your backpack. W znaczeniu, że w tej chwili ona czegoś szuka w lodówce. She is looking for something in the fridge. She is looking for something in the fridge. Czy ona czegoś szuka w lodówce? Is she looking for anything in the fridge? Is she looking for anything in the fridge? Ona nie szuka niczego w lodówce. She is not looking for anything in the fridge. She is not looking for anything in the fridge. W znaczeniu w tej chwili. On jemu coś przynosi. Pamiętamy, że słówko it jest identyczne w mianowniku i też w odmianie. It is bringing it something. It is bringing it something. Czy on jemu coś przynosi? Is it bringing it anything? Is it bringing it anything? On jemu nic nie przynosi. It is not bringing it anything. It is not bringing it anything. Czy ty mi coś przynosisz? Nie, nic. Nic ci nie przynoszę. Are you bringing me anything? Are you bringing me anything? No, nothing. No, nothing. I am not bringing you anything. I am not bringing you anything. Kup mi coś, nie kupuj mi niczego. Buy me something, buy me something. Don't buy me anything, don't buy me anything. Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że ty jesteś pilotem. The bad news is time flies. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot. The good news is you are the pilot.